Kiedy w czerwcu odwiedziliśmy pana Pawła Sojkę, jego żona była w szpitalu, gdzie oczekiwała narodzin trojaczków. Pan Paweł zmagał się z remontem domu, by zapewnić rodzinie jak najlepsze warunki. I potrzebujemy takiej lekkiej pomocy odnośnie domu. Jak nie wiem, czy widać, dom jest w stanie ogólnie nie najgorszym, jednakże to tylko sfera wizualna pierwszy rzut oka. Dach przecieka, jest wilgoć, wydaje się momentami grzyb. Czego oczekuję, czego proszę właśnie o taką pomoc z początku. Nie chcę wszystkiego, ale żeby tej wilgoci, tych przeciągów, żeby dzieci miały po prostu zdrowotnie troszeczkę mniej pod górkę. Dzisiaj pani Wiola wraz z dziewczynkami jest już w domu. Mama i córeczki czują się dobrze. Zapytaliśmy, jak żyje się z trzema maluchami. Macierzyństwo na pewno jest bardzo trudne, bo często zostaję sama z trójką dzieci, aczkolwiek nie wyobrażam sobie teraz, żeby dzieciaków mogłoby nie być. Jakie są dziewczynki? Każda jest inna tak naprawdę. Jedna jest bardziej głodna, jedna więcej płacze, jedna też jest dużo spokojniejsza od reszty, także można je poznać po charakterkach. Natalka, czyli ta na końcu, ona jest może jest najbardziej cicha, ale najbardziej głodna zawsze. Tutaj środkową mamy Patrycję. Ona zazwyczaj domaga się wszystkiego naraz. A tutaj na początku mamy Alicję. I Alicja jest też bardzo spokojna i najmniej jej słychać. Po powrocie ze szpitala pan Paweł przyjął kobiety swojego życia w pięknym, wyremontowanym pokoju, w którym jest wszystko, czego maleństwom potrzeba. I potem daje patrzeć, no, może ci chce łapki. No, powolutku. Co tam? No, przeciągam się. A to ma inny łapki. No, widzisz, tu masz fajnie cieplutko, tak? Już masz tylko łapki, co? Ojej. No. Masz kotek. Ojej, co to? Nie zagryzaj mi ręki, proszę cię. Już? Pokaż ten brzuszek. Ojej, fajnie, no, brzuszek. Już. Oj, to najniżej. Zakładamy. Nie tak na głowę mocno. Tak. Coś widziałam. Stan domu jednak nadal pozostawia wiele do życzenia. Należy skończyć ten dach, ocieplić dom. Mamy w tej chwili materiał tylko na jedną ścianę, także musimy zorganizować materiał na resztę ścian. I co? I zrobić odwodnienie. Zaczęliśmy już kopać. Trzeba po prostu wrzucić rury, zasypać piaskiem, żwirem. Musimy to zrobić przed zimą. Ja w swoim imieniu i w imieniu oczywiście dziewczynek chciałabym poprosić ludzi dobrego serca o to, żeby pomogli nam chociażby swoją pracą, bo zima się zbliża, a jest jeszcze wiele spraw, które nie są dokończone. Także bardzo, bardzo proszę. Pomimo przeciwności losu, państwo Sojka z ufnością patrzą w przyszłość.